Drodzy Państwo, cieszę się, że macie dużo cierpliwości. Cierpliwość jest cnotą i cechą potrzebną w tym roku szczególnie. Wiele z naszych planów ulega nieustannej redukcji i nieustannym zmianom, raczej tym niechcianym i niespodziewanym. Festiwal miał być ogromny, miał być liczny i bogaty wydarzenia. Wszystko było przygotowane, bardzo staraliśmy się, żeby było. Zmienialiśmy terminy i cieszyliśmy się z tego wspólnego święta. To prawdopodobnie będzie niemożliwe, ale chcemy zachować ideę festiwalu Grand Prix Comeda, tak żebyście Państwo byli szczęśliwi, żeby ostrowianie byli szczęśliwi i mieli to swoje wspaniałe wydarzenie w kalendarzu imprez kulturalnych. Będzie skromnie, bo nie może być inaczej, ale będzie ciekawie, będą wspaniali goście na żywo, nie tylko online. No i trzymajmy kciuki, żeby to moje będzie. Będzie się spełniło, bo też musimy trzymać rękę na pulsie i jednak słuchać tego, co mówią epidemiolodzy, co mówią ci, którzy na sytuacji epidemicznej i na sytuacji społecznej znają się ode mnie i od nas lepiej. Ale wierzę, że spotkamy się w Ostrowie i że tę końcówkę listopada spędzimy muzycznie. Do zobaczenia.